Już ósma. Antoni Trzmiel, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości. Ciężarówka wjechała w ludzi przed meczetem w Londynie. Partia prezydenta Macrona, zwycięzcą wyborów parlamentarnych we Francji. Niebezpieczne kleszcze, coraz więcej zachorowań na boleriozę. Jedna osoba nie żyje, a 8 zostało rannych po tym, gdy rozpędzona furgonetka wjechała w ludzi wychodzących z meczetu w Londynie. Świadkowie zatrzymali kierowcę, następnie aresztowała go policja. To 48-letni mężczyzna. Premier Theresa May zwołała sztab kryzysowy COBRA. Brytyjskie media informowały, że napastnik wyszedł z samochodu i zaatakował ludzi nożem. Jednak tych informacji nie potwierdzają ani brytyjskie służby, ani świadkowie. Jechał chodnikiem prosto w muzułmanów, uderzył grupę ludzi, jedna osoba zmarła na miejscu, reszta jest w złym stanie. Kierowcą furgonetki był 48-letni mężczyzna. Został zatrzymany przez świadków. Mężczyzna wybiegł z vana, ktoś zaczął za nim biec, ja również starałem się go dogonić. Zaczął krzyczeć, zabiję wszystkich muzułmanów, zabiję wszystkich muzułmanów. Był bardzo zdenerwowany, został rzucony na ziemię, krzyczał, nie zabijajcie mnie. 48-latek trafił do szpitala, przejdzie badania psychiatryczne. Świadkowie twierdzą, że sprawców było więcej. W ciężarówce były 3 osoby. Jednego z nich złapała policja, 2 pozostałych uciekło. Policja takiej wersji jednak nie potwierdza. W Londynie trwa śledztwo. Premier Theresa May zapowiedziała, że zajście będzie traktowano jako potencjalny atak terrorystyczny. Szefowa brytyjskiego rządu zwołała sztab kryzysowy COBRA. Moje myśli i modlitwy są z poszkodowanymi i ich rodzinami. To kolejny zamach terrorystyczny w Wielkiej Brytanii z użyciem samochodu. Pomimo zapewnień ze strony władz i Londynu i pani premier May, nie ma antidotum, które by jednoznacznie położyło kres tym działaniom. Trudno by zamknąć Londyn i powiedzieć, że Londyn jest twierdzą i nikt nie porusza się samochodem, ani ciężarowym, ani osobowym, bo to by był jedyny sposób na to, żeby uniemożliwić ataki terrorystyczne. Londyńska policja twierdzi, że sprawca celowo wjechał w grupę muzułmanów ze względów religijnych. Wyznawcy islamu obchodzą Ramadan, święty miesiąc postu. Sekretarz Generalny Muzułmańskiej Rady Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie, w którym z uwagi na dobiegający końca Ramadan domaga się od władz zwiększenia ochrony meczetów. Ludzie się modlili, nie potrzebujemy zamachów. Dlaczego oni to robią? To nasze siostry, nasi bracia. Do ataku doszło w pobliżu stacji kolejowej Finsbury Park, meczetu i muzułmańskiego domu opieki społecznej. Partia prezydenta Emmanuela Macrona zdobyła samodzielną większość bezwzględną we francuskim parlamencie. Wedle wstępnych danych France 24 po wczorajszej drugiej turze wyborów En Marche zdobył 361 z 577 miejsc w parlamencie. Padł rekord absencji wyborczej. Prawie 3/4 najmłodszych wyborców nie wzięło udziału w głosowaniu. Padł też inny rekord. Jeszcze nigdy nie wybrano aż tyle deputowanych kobiet. 156. Partia En Marche zdobyła mniej mandatów niż wskazywały sondaże, ale wystarczająco dużo, by rządzić samodzielnie. Pierwszy raz w Piątej Republice będziemy mieli do czynienia z głębokim odnowieniem Zgromadzenia Narodowego. Będzie ono bardziej zróżnicowane, młodsze, silniejsze, kandydatami różnych zawodów, wolontariuszy i politycznego doświadczenia. Ale przede wszystkim, z czego osobiście bardzo się cieszę, jest to historyczna chwila dla reprezentacji kobiet w Zgromadzeniu Narodowym. Członkowie i sympatycy ugrupowania obecnego prezydenta nie kryją zadowolenia, ale w tej beczce miodu jest łyżka. Dziegciu. Rekordowo niska była frekwencja. Jednak najwięksi przegrani to socjaliści, którzy zostali zepchnięci na margines francuskiej sceny politycznej. Triumf prezydenta Emmanuela Macrona jest niepodważalny. Upadek partii socjalistycznej nie pozostawia żadnych wątpliwości. Prawica może mówić o porażce, a populiści zostali zepchnięci na margines. Lewa strona musi zmienić wszystko, poczynając od formy i treści. Musimy otworzyć nową kartę w historii. Zagrożenie terrorystyczne, kryzys migracyjny i gospodarczy, rekordowo wysokie bezrobocie. Za rozwiązanie tych problemów we Francji pełna odpowiedzialność spadła teraz na Emmanuela Macrona. Na forum unijnym francuski prezydent może już liczyć na wsparcie Angeli Merkel. Jeżeli mandat Angeli Merkel będzie porównywalnie silny, to stworzy się rzeczywiste, twarde jądro Europy. Te dwa kraje będą dyktowały reszcie Europy swoje warunki. A to może oznaczać prostą drogę do realizacji koncepcji Europy dwóch prędkości. Przyszłość Unii Europejskiej, wspólna polityka obronna i Brexit to główne tematy dzisiejszych rozmów premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu w Warszawie.
Spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Luksemburga, Belgii i Holandii odbędzie się z inicjatywy Beaty Szydło. Przed południem dojdzie do spotkania polskiej premier z szefem rządu Holandii. Później Beata Szydło powita pozostałych premierów państw Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbędzie się w kancelarii premiera. Przed 16 premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej udadzą się na Zamek Królewski, gdzie odbędzie się ceremonia oficjalnego przekazania przewodnictwa w tej grupie. Polska sprawuje prezydencję do końca czerwca tego roku. Od 1 lipca pracami pokierują Węgry. W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Nie przyjmiemy żadnych innych rozwiązań. Chcemy rozmawiać o 4 wolnych niedzielach w miesiącu, powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność w programie Gość Wiadomości. Myśmy, panie redaktorze, jako komitet, który przygotował tą inicjatywę obywatelską, zrobili to, co do nas należy. Przygotowaliśmy projekt ustawy, zebraliśmy prawie 500 000 podpisów, złożyliśmy ten projekt w Sejmie. Bardzo długo rząd przygotowywał swoją opinię. My nie przyjmujemy żadnych innych rozwiązań. Chcemy rozmawiać o 4 wolnych niedzielach. Oczywiście plus te niedziele, które będą niedzielami handlowymi. Tak zawsze to było, ale chcemy przede wszystkim o tym rozmawiać. Póki co komisja jest martwa, nie funkcjonuje. Mam nadzieję, że te prace posuną się bardzo szybko do przodu. W pożarach lasów w środkowej części Portugalii zginęły co najmniej 62 osoby. Władze ogłosiły od dziś 3-dniową żałobę narodową. Ogień pojawił się późnym wieczorem w sobotę w górzystym terenie oddalonym o 200 km od Lizbony. Większość ofiar to osoby, które zginęły w samochodach, gdy próbowały uciec z płonących terenów. Wśród zabitych są dzieci. To największy pożar w Portugalii od dziesięcioleci. Z żywiołem walczy 1500 strażaków. Ogień wybuchł prawdopodobnie od uderzenia pioruna. W Portugalii w ostatnich dniach panowały 40-stopniowe upały. Od wielu dni nie padał deszcz i ziemia była wysuszona. Hiszpania wysłała na miejsce 2 specjalistyczne samoloty. Podobną pomoc zaoferowały Francja i Unia Europejska. Za ofiary modlił się papież Franciszek. Depeszę kondolencyjną do władz Portugalii wysłał m.in. szef polskiej dyplomacji. To może być niebezpieczne lato, bo po wilgotnej wiośnie w całej Polsce w szybkim tempie przybywa kleszczy. Z roku na rok zwiększa się też liczba zakażeń boreliozą. Dlatego coraz więcej firm oferuje odpłatną możliwość sprawdzenia, czy kleszcz był nosicielem tej choroby. Lekarze odradzają jednak takie badania, bo jak mówią, żeby leczyć, trzeba mieć pewność, że chory jest pacjent, a nie kleszcz. 10 rodzajów antybiotyków zmienianych przez 1,5 roku. Anna Smela nie zauważyła pierwszych objawów boreliozy rozwijającej się po ukąszeniu kleszcza. Po ugryzieniu przez coś, czego nie zauważyłam, widziałam coś takiego jak rumień. Borelioza może zaatakować układ nerwowy, serce, stawy. Czułam, że coś się dzieje nie tak, dlatego że ja zawsze dużo lubiłam chodzić, a ja po 6 kilometra jakby odcinało mi prąd w nogach. Z tyłu, więc dosyć wysoko i był wplątany we włosy. Kleszcza można znaleźć na sobie nawet kilka dni po wycieczce do lasu. Schowałam go tutaj do takiego szczelnie zamkniętego pojemniczka, ponieważ słyszałam, że robi się teraz badania, można wysłać kleszcza, żeby zbadać go, czy jest on zakażony. Według firm, które reklamują się w internecie, nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem choroby, a badanie może to potwierdzić lub wykluczyć. Firmy zapewniają, że dzięki temu można wcześniej rozpocząć podawanie antybiotyku. Cena badania od ponad 100 do 400 zł. To absurd, uważają lekarze, bo żeby rozpocząć leczenie, trzeba mieć pewność, że chory jest pacjent, a nie kleszcz. Te badania niepotrzebnie wykonane obciążają nasz budżet. Trzeba do tego podchodzić bardziej racjonalnie i rzeczywiście obserwowanie miejsca po ukąszeniu przez ten okres 2-3 tygodni przynosi większe korzyści. Dopiero kiedy pojawi się gorączka i na skórze charakterystyczny rumień, trzeba rozpocząć leczenie jak najszybciej, bo późną postać boreliozy leczy się znacznie trudniej. Spójrzmy jeszcze na kursy walut. Euro kosztuje 4,20 zł, dolar 3,76. Za franka zapłacimy 10 groszy więcej, za funta 4,80. Tą informacją kończymy. Za moment na antenie jedynki pogoda i kwadrans polityczny. Gościem Marcina Wikło będzie profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS. Kolejne wiadomości, samo południe. Do zobaczenia.